Witam Państwa na umówieniu Mundial 2008, to odbył się w Sarmacji na Tajnym i komentować będzie dziennikarz Marcin i... Stepona. Tak. Na początku umówimy zespół Sarmacji. Tak, Sarmacja spisała się wyjątkowo średnio w tym Mundialu. Spodziewałem się co najmniej miejsca na podium lub czwartego, piątego miejsca. Niestety ósme miejsce to jest... Raczej porażka. Raczej porażka, tak. Także winić należy tylko trenera, który był wyjątkowo nieaktywny, tłumaczył się urlopem, wakacjami. Jednak inni trenerzy potrafią znaleźć czas na zajmowanie się drużyną, więc według mnie SLP powinna znaleźć lepszego trenera na to stanowisko. Tak. Następna drużyna to Trizondal. Trizondal, który ja sam prowadzę, również spisał się wyjątkowo słabo. Muszę przyznać, że finish należy mnie, ponieważ dobrałem złą taktykę i bardzo zdziwiłem się, że Beniaminkowie, czyli Republika Neopolis i Triumvirat Epoki, potrafili mnie pokonać w pierwszych kolejkach. No i tak się to zdarzyło. Dopiero obudziliśmy się dopiero w drugiej części sezonu. No i później już nie było czasu na odrabianie. Następny zespół Sklawina, która zajęła drugie miejsce. Tak, tutaj nie jestem zdziwiony. Ta drużyna zawsze była bardzo dobrą ekipą. Posiadała świetnego trenera Maksymiliana Hirta, który znów przejął drużynę i potrafił doprowadzić ją na drugie miejsce. Mają świetnych zawodników. Grali równo przez cały sezon, ponieśli tylko 7 porażek, a wygrali 19 razy. Więc należy ich chwalić. Kolejna drużyna Austro-Węgry, która zajęła ostatnie miejsce. Tak, tutaj nie będziemy za dużo się rozpowiadać. Ta drużyna aktywnego trenera zdobyła tylko 3 punkty, straciła 114 bramek, co jest wyjątkowym rekordem. Także, strzeliła 10. Tak, strzeliła 10 i podniosła tylko jedno zwycięstwo, chyba z konsulatem Terencji Illuminatu. Także tutaj nie będziemy się za bardzo rozpowiadać. Tak samo Terencja Illuminat, która zajęła przedostatnie miejsce, też wygrała jeden mecz. Chyba też z Austro-Węgrami. Tak, po prostu straciła mniej bramek, dlatego jest 14, a nie 15. Z Holandia. No, z Holandia to jedyny taki outsider, który posiada pewnego trenera. Tutaj problemem był wybieranie taktyki, ale również brak ćwiczenia formy u tych zawodników, bo przez niemal cały Mundial zawodnicy byli w bardzo słabej formie. O tym świadczy tylko 7 zwycięstw, co na przykład w porównaniu z 12 Erboką jest słabym wynikiem. I mam nadzieję, że z Holandia w następnym Mundialu albo wystawi lepszego trenera, albo ten, który jest obecnie, weźmie się w końcu do roboty. Beniaminek, Erboka. Tak, Erboka to jest chyba najlepszy zająć, bo z taką kadrą i z takim dość słabym trenerem można lepiej osiągnąć, więcej osiągnąć chyba nie można było. I tak należy się cieszyć, że zajęli 12 miejsce. Tak, bo mogli zająć nawet i 14. Powinni dziękować Terencji Illuminatowi i Monarchii Austro-Węgier. Mam nadzieję, że w następnym sezonie poczynią odpowiednie wzmocnienia, które pozwolą na walkę nawet z najlepszymi. Ta największa chyba porażka w tym Mundialu, Piąta Rzeczpospolita. Tak, Piąta Rzeczpospolita, która zajęła w tamtym Mundialu piąte miejsce, w tym sezonie strasznie straciła formę. Nie wiem, czy była to wina trenera, czy zawodników, ale raczej nie zawodników, bo są bardzo dobrze wyszkoleni. Także myślę, że tutaj były jakieś problemy organizacyjne. No, potrafili nawet przegrać z takimi Beniaminkami jak Erboka czy Neopolis. Także w następnym sezonie muszą naprawdę się mocno przyłożyć i pokazać, że naprawdę stać ich na wiele. Drugi Beniaminek, Neopolis, zajęli 10 miejsce. Tak, to chyba jedna z większych niespodzianek. Spodziewałem się, że zajmą 13 miejsce zamiast Holandii. To należy pochwalić trenera, który potrafił z tak słabych zawodników skrzesić dobrą ekipę, która zajęła 10 miejsce i potrafiła walczyć na przykład z Trizondalem czy Sarmacją i urwać im punkty. Także tutaj wyjątkowa pochwała i myślę, że z Mundialu na Mundial będą potrafili ponąć się coraz wyżej. Gnomia, państwo, które nie istnieje. Tak, państwo, które nie istnieje.
Gdynia od zawsze pokazywała, że jest taką ekipą środka tabeli. I tutaj też to udowodniła. I jej zawodnicy są dobrzy, mają aktywnego trenera, jednak ciągle czegoś im brakuje, by zająć wyższe miejsca. Także w następnym mundialu będą musieli trochę wzmocnić wszystkie swoje formacje. Myślę, że mogą liczyć nawet na miejsce na podium. Natania, zeszłoroczny triumfator chyba. Szóste miejsce. Nie, triumfatorem był w tamtym mundialu Cesarstwo Warhali. Natania była bodajże trzecia. Także Natania, no cóż, zajęła miejsce najlepsze, jaka mogła zająć w tym sezonie, no. Z takim trenerem i z takim składem, który składa się z 16 zawodników, to naprawdę lepiej nie można było osiągnąć. Praktyczny brak rezerw przy dwóch, trzech kontuzjach oznacza spadek o kilka miejsc w tabeli, także do następnego mundialu muszą naprawdę zwiększyć ilość zawodników o 4, co najmniej do tych 20, żeby liczyć na jakieś wyższe miejsca. Tak, zgadzam się. Elderland? No, Elderland to chyba jest największa niespodzianka tego mundialu. W ostatnim mundialu zajęli miejsca o wiele niższe, bodajże 10 i 11. W tym sezonie są piąci i widać, że trener naprawdę się przykłada. Potrafili pokonać różne wielkie ekipy, na przykład Cesarstwo Walhali, Mandragora Dandystanu. Także jest to naprawdę świetna ekipa i myślę, że w następnym mundialu może liczyć nawet na podium, nawet na trzecie, drugie miejsce. Morwan, drugie państwo, które nie istnieje. Tak, Morwan już drugi raz z rzędu zdobywa czwarte miejsce. Przed tym sezonem trener Michał Orada zapowiadał, że nie odda fotela lidera od początku mundialu. Widać, jego zapewnienia się nie spełniły. Morwan znów zagrał poniżej oczekiwań, chociaż potrafił pokonywać takie dobre ekipy. Jednak ciągle czegoś brakuje, także w następnym mundialu muszą naprawdę się przyłożyć, żeby zdobyć podium i przede wszystkim grać równo i radzić sobie ze słabszymi rywalami, z którymi zdarzały im się wpadki. Valhalla, zeszłoroczny zwycięzca, tak. Tak, Valhalla naprawdę dobrze radziła sobie w tym mundialu, choć potrafiła przegrywać to ze słabszymi rywalami, co jest główną konsekwencją tego, że nie są mistrzami. No cóż, Valhalla musi oddać wyższość Sklawini i Wandystanu, którzy radzili sobie lepiej niż ona. W następnym sezonie powinna skupić się na walce z właśnie tymi ekipami i pozbyć się wpadek ze słabszymi. No i na końcu zwycięzca mundialu Wandystan. Tak, Wandystan bardzo dobrze radził sobie w tym sezonie, o tym świadczy tylko 5 porażek. Naprawdę jestem pełen podziwu dla tego zespołu, bo w ostatnim sezonie zajęli chyba miejsce 9-10. Także tak wysoki awans jest naprawdę godny podziwu. To jest konsekwencją bardzo dobrej i równej gry, aktywnego trenera i bardzo silnej kadry, która naprawdę potrafi walczyć z najlepszymi. I myślę, że jeżeli Wandystan utrzyma taką formę i taki styl gry, to ma szansę naprawdę na obronienie tytułu mistrzowskiego. Jeszcze został puchar. Kto zdobył puchar? Puchar nie był w tym sezonie rozgrywany, gdyż prezes MUP-u ustawił mecze na 2 razy w tygodniu, co uniemożliwiło rozegranie pucharu. Myślę, że ten problem zostanie rozwiązany w następnym mundialu i taki błąd już nie będzie popełniony, a osoba, która to popełniła, poniesie konsekwencje. Mam nadzieję, że my go zdobędziemy. Żegnam się z Państwa, oddaję głos do studia. Znaczy, my jesteśmy w studiu. Do widzenia Państwu. Do widzenia.